Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a po godzinach, królem rowerów. Dzisiaj mam dla Was rower budżetowy, o ile można tak powiedzieć o rowerze, za 16 kawałków. Jest to Domani SL6 ze stajni Treka na 2020 rok. Dlaczego jest to rower budżetowy? Dlatego, że jest to rower, który ma wszystko, co potrzeba. Ciśnie mi się na usta, żeby powiedzieć w bieda wersji, ale byłoby to chyba przegięciem pały. W wersji po prostu wystarczającej. O, to jest to słowo. To jest wersja wystarczająca. Czyli mamy rower z serii Endurance, czyli z serii komfortowych rowerów. Czym one się charakteryzują? Trochę większa baza kół, systemy poprawiające komfort, o których zaraz powiem, hamulce tarczowe i przełożenia. Mówiąc tak pejoratywnie, bardziej emeryckie, a mówiąc tak obiektywnie, to po prostu pozwalające nam, amatorom, podjechać pod każdą górę. Do tego też dojdziemy w swoim czasie. Ile ten rower kosztuje? 15 999 zł. Czy da się go kupić? No i to jest w zasadzie jeden z najciekawszych punktów tego programu. Ten rower praktycznie jest niekupowalny, bo mimo że to jest kolekcja 2020, a mamy końcówkę stycznia 2020, czyli jak łatwo policzyć, zostało nam jeszcze 11 miesięcy tego roku, to już praktycznie tego modelu nie da się kupić, dlatego że nie jest dostępny u dostawcy i wszystkie sztuki, które przyjeżdżają na magazyn główny, są już sprzedane. Także w tej chwili najwcześniejsza dostawa tego roweru to jest koniec marca i to też, jeżeli zamówicie go dzisiaj. Ale wracając do samych aspektów technicznych. No to tak, tutaj mamy szosę z linii szos komfortowych, bo Trek, tak jak większość producentów, ma trzy linie. Linię aero, rowerów w cudzysłowie powiedzmy płaskich. Linię light, czyli tarmaki i emondy. Linię rowerów lekkich. A Tarmac to oczywiście Specialized, czyli konkurencja Treka. I linię rowerów Endurance, czyli rowerów komfortowych, przeznaczonych dla ludzi, którzy chcą się ścigać na szosie, ale cenią też sobie swój komfort lub planują ścigać się na gorszych drogach lub, tak jak my, mieszkają w Polsce, gdzie dziura goni dziurę. Ale wracając do tej maszyny. Rama, tak jak powiedziałem, karbonowa z systemami komfortowymi. Może zacznę od właśnie tych systemów komfortowych. Pokażę je Wam, jak to dokładnie jest zorganizowane. Tutaj mamy rurę poziomą ramy, która przechodzi w tylny trójkąt, ale rura podsiodłowa nie jest połączona, nie jest sklejona z tym elementem. Jest połączona tylko elastomerem, a pod tą osłoną znajdziecie bolt, czyli śrubę, która skręca ze sobą te dwa elementy przez ucho i jest łożyskowana. Czyli cały ten maszt, w momencie jak jedziemy na rowerze i obciążamy siodełko, amortyzuje wszystkie drgania i nierówności, wykorzystując też elastyczność tutaj rury podsiodłowej. Ale to nie wszystko w tym modelu, bo tylne widełki też mają specjalny kształt taki, żeby absorbowały drgania. I co więcej, podobny kształt ma przedni widelec, mimo że jest on tutaj prosty, nie jest wygięty do przodu, jak to bywało wcześniej, tylko jest prosty. To ma taki kąt i taką konstrukcję, żeby też pracował w tej płaszczyźnie. Ale najważniejszy element tłumiący drgania z przodu to jest system ISOSpeed tutaj przedni, gdzie jest pod tą osłoną schowany cały system łożyskujący główkę, a w zasadzie rurę sterową widelca w główce ramy, pozwalający na pracę tutaj na tym elastomerze. Także jest to inny system niż w Roubaix od Specialized, ale działający podobnie. Tam mamy amortyzator pod mostkiem. Możecie to zobaczyć na innych naszych filmach. A tutaj mamy łożyskowanie w troszeczkę innej płaszczyźnie, ale efekt jest ten sam, czyli podniesienie komfortu naszej jazdy. Warty uwagi też jest trend przeniesiony być może z rowerów triatlonowych, gdzie jest konieczność transportowania ze sobą
wielu elementów wyposażenia. Przeniesiony właśnie do rowerów szosowych z serii na razie tych Endurance komfortowych, gdzie waga o każdy gram nie jest celem nadrzędnym. Mowa jest tutaj o schowku w ramie bardzo funkcjonalnym, który został ukryty właśnie w nowym Domani. Pod koszykiem na bidon na ramię znajduje się taka klapa. Po zwolnieniu jednej małej dźwigni jesteśmy w stanie zdjąć całą klapkę razem z przymocowanym do niego koszykiem. Tu jest miejsce na dedykowany multitool, który pasuje idealnie do tego mocowania i sobie będzie tutaj podróżował. A rama kryje w swoim wnętrzu cały zasobnik. Trzeba pociągnąć tu za ten czerwony sznurek. I rama kryje w swoim wnętrzu taką kiełbaskę neoprenową, która po otworzeniu jest pełnoprawnym zasobnikiem narzędziowym. I kryje w swoim wnętrzu elegancko spakowane wszystkie akcesoria, takie jak łyżki, nabój CO2 z głowicą i zapasowa dętka. A to wszystko już nie musi być wożone na plecach, tylko właśnie jest schowane w ramię tutaj w przygotowanym do tego miejscu. Ten rower kosztuje 16 tysięcy złotych. To jest sporo kasy, ale jak na topowy rower szosowy to są rozsądne pieniądze. W związku z powyższym w niektórych elementach znajdziemy kompromisy, mianowicie mostek, kierownica oczywiście są aluminiowe. Grupa napędowa to jest Ultegra, także tutaj akurat fajnie, bo nie ma dużych oszczędności. Grupa Ultegry, mimo że mechaniczna, jest to druga grupa Shimano od góry w kolekcji Shimano. Pozwala w zasadzie moim zdaniem wygrać każdy wyścig. Umówmy się, że jeżeli Peter Sagan wygrywa na Duraysie, to na Ultegrze też by pewnie wygrał. Oczywiście w zgodzie z obowiązującymi trendami grupa jest wyposażona w hamulce tarczowe, hydrauliczne, też z grupy Ultegra. Przód, tył, koła na sztywnych osiach, hamulce tarczowe, tarcze 160 z radiatorami, które pełnią dwie funkcje. Po pierwsze odprowadzają ciepło i chłodzą hamulec dodatkowo, a po drugie zapobiegają przypadkowemu wpadnięciu tam jakiegoś elementu ciała innego zawodnika, czyli w momencie jak jest kraksa, to żeby nam się tam jakiś palec czy coś nie wkręciło, to są założone te radiatory, które wypełniają przestrzenie między właściwą tarczą hamującą. Jeszcze jeżeli chodzi o ramę, to tutaj znajdziecie miejsce na duotapa. To jest taki fabryczny system Bontragera dopasowany do treka, czyli czujnik kadencji i prędkości. Jeżeli nie używacie pomiaru mocy, który można tutaj założyć, czy to w pedałach, czy w korbie, tylko używacie klasycznego licznika, to można sobie zintegrować. Taki czujnik kosztuje około 200-250 zł i poda wam prędkość oraz kadencję. Jak już jesteśmy tutaj w okolicach kół, to spójrzmy na to, jakie koła tu znajdziemy. Jest to model aluminiowy Paradigm Comp, dość szeroki, wyposażony w nowe opony Bontrager R2 w szerokości 32, także zapewnia to bardzo duży komfort, bo w tej chwili po poszerzeniu opon kilka sezonów temu obowiązujący standard to 25, także 32 to jest szeroko, zdążamy w stronę gravela. Bieżnik też ciekawy. To jest nowa R2, już nie jest całkiem łysa, tylko tak jak tu widzicie, ma łysy tylko środek i fajny bieżniczek tutaj z boku. Także w gorszych warunkach pogodowych będzie zapewniać nam przyczepność. Co dalej o tym rowerze? No, jeżeli chodzi o sztycę podsiodłową, to tutaj mamy karbonowy maszt. On jest dostępny w różnych wysokościach i offsetach. Siodło też jest Bontragera, jest to Arvada Comp. Przyzwoite siodło bez dziury, co ciekawe. Także przy fittingu jest duża szansa, że siodło będzie wymieniane.
Jeżeli chodzi o przełożenia w tym rowerze, to korba jest standardowo emerycka, kompaktowa 50-34, a kaseta z tyłu jest jakaś duża. Nie mam przed sobą specyfikacji, więc muszę spojrzeć. To jest oczywiście 11 biegów i rozpiętość 11-34, co definiuje też długi wózek przerzutki. Także przełożenie efektywne najlżejsze jest 1 do 1, 34-34. Pozwala to wjechać praktycznie na każdy polski podjazd, na każdym amatorskim wyścigu średnio wytrenowanemu człowiekowi. Co nam jeszcze pozostało do sprawdzenia w tym rowerze? Ano, pozostała nam do sprawdzenia waga. To jest zawsze najciekawsze, szczególnie, że nie każdy producent to podaje, a jak już podaje, to nie każdy podaje rzetelnie. Akurat Trek swoje produkty często podaje zważone. Tutaj mamy rozmiar 58, czyli numer, o ile się nie mylę, większy niż przeciętnie ważony. Dobra, zawisło. Tutaj stoi jakiś gruz, o który nam się rower lekko obija, ale dobra, zawisł i 9290. Tyle waży Domani SL6 w rozmiarze 58. No, nie jest to mało. Na pewno nie jest to mało, szczególnie, że koła mają niski profil, szeroki, co ciekawe. Także tutaj ładnie się ta opona układa. No ale niestety te podstawowe koła swoje ważą. Plus aluminiowy mostek, aluminiowa kierownica, systemy komfortowe w ramie. To wszystko swoje kosztuje, w cudzysłowie, na wadze. Podstawowe siodło na metalowych prętach. To wszystko waży, 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 waży. I na końcu mamy 9300 bez mała. Nie jest to jakoś super dużo, bo ten właśnie tu gruz, co stoi obok i kosztuje 5 dych, waży 7200, o ile pamiętam, możecie to sprawdzić na innym naszym filmie. Także to jest 2 kilo, no umówmy się, że dużo prościej jest odchudzić siebie o 2 kilo, niż odchudzić naszą maszynę o 2 kilo. A systemy komfortu i tak dalej muszą swoje na wadze kosztować. Ale w łatwy sposób można ten rowerek odchudzić spokojnie, pewnie z pół kilograma, czy nawet z 800 gramów, gdyby komuś na tym bardzo zależało. A wracając do tej maszyny, to jest fajne rozwiązanie za w miarę sensowne pieniądze, bo 16 tysięcy złotych za rower topowej marki z topowym dostępem do części zamiennych, z topową obsługą w salonach, gdzie macie fachowych sprzedawców, dostępność kół, innych elementów itd. Ten rower jest utrzymany w ruchu, jest zadbane o to, żebyście mogli z niego cały czas korzystać. Jeżeli nie daj Boże, cokolwiek się z tym produktem zadzieje, macie pełne wsparcie, to są sensowne pieniądze. Oczywiście, że można wybrać tańszą markę, też z przykręconą Ultegrą, ale ten rower będzie jeździł zupełnie inaczej, w zupełnie innym standardzie będzie obsługa w salonach. Czy warto wybrać Treka, ten model, inny model, czy warto wybrać inną markę, to już każdy z Was sam zdecyduje. Ja osobiście, gdybym miał dychę albo dwie dychy więcej na karku, to na pewno rozważyłbym ten model. A na razie moim faworytem, jak wiecie z kanału, jest Venge Pro na Ultegrze, bo jest tanio, tylko 32 tysiące i jest szybko i aerodynamicznie i lekko. Także można też pościgać się pod górę. Tyle o tym modelu. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Zadawajcie te pytania w komentarzu. Jeżeli macie jakieś pomysły na film, też możecie je wpisać w komentarzu. Jeżeli film Wam się podobał, subskrybujcie nasz kanał, zaznaczcie dzwoneczek i wszystkie inne pierdolety, żeby Was poinformowało o tym, jak wrzucimy nowy film. I co? Do zobaczenia. A ja idę na hokej, bo dzisiaj mamy turniej i rozgrywamy dwa mecze.